Wykonajmy działanie 11 i 12 szesnastych, odjąć 5 i 8 szesnastych. Uzyskany wynik uprośćmy na koniec do postaci nieskracalnej. Na początek każdą z liczb mieszanych zapiszę jako sumę liczby całkowitej i ułamka. Pierwszą liczbę zapisuję więc jako 11 dodać 12 szesnastych. Od niej odejmować będę wyrażenie, które zapiszę w nawiasie jako sumę liczby całkowitej i ułamka. Mamy więc nawias, a w nim 5 dodać 8 szesnastych. To to samo, co 5 i 8 szesnastych. Pamiętajmy, że wykonujemy teraz odejmowanie. Odejmiemy całe wyrażenie w nawiasie. Zapiszę więc jeszcze raz. 11 dodać 12 szesnastych. Od tego odejmować będę 5 dodać 8 szesnastych. Wyrażenie to musimy teraz zapisać bez nawiasu, pamiętając, że przed nawiasem jest znak odejmowania. Piszemy więc odjąć 5, był minus przed nawiasem, więc zmieniamy znak. Odjąć 8 szesnastych, tu również zmieniamy znak. I znów liczbami całkowitymi zajmiemy się oddzielnie, a ułamkami oddzielnie. Najpierw liczby całkowite. Od 11 odejmujemy 5. Zapiszę to poniżej. 11 odjąć 5. To nasza część zawierająca liczby całkowite. Do niej dodajemy 12 szesnastych. Teraz odejmujemy 8 szesnastych. Wprowadzamy więc nawias, w którym mamy część ułamkową. 12 szesnastych odjąć 8 szesnastych. Obliczamy więc 11 odjąć 5 równa się 6. Do 6 dodajemy wyrażenie z nawiasu. Ponieważ mianowniki ułamków są takie same w mianowniku, na pewno będzie 16. Mamy więc 6 i ileś tam szesnastych. Odejmujemy liczniki. 12 odjąć 8 równa się 4. Otrzymaliśmy więc 6 dodać 4 szesnaste. Możemy to zapisać jako liczbę mieszaną. 6 i 4 szesnaste. To jest właściwy wynik, ale ułamek 4 szesnaste możemy jeszcze uprościć. Zarówno licznik i mianownik dzielą się przez 4. Dzielimy je więc przez 4, każdy z nich przez 4. Skracamy, co nie zmienia wartości ułamka i otrzymujemy liczbę całkowitą, czyli 6 oraz część ułamkową 1/4. Otrzymujemy więc wynik 6 i 1/4.